Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Oryginalne Perfumy. Dzisiaj otworzymy wodę w sumie na życzenie, bo ktoś napisał, że wcześniejsze filmy są bez otwierania wód. Są tylko paczki otwierane, przesyłki. A ja przecież mówiłem i pisałem, że w późniejszym terminie będę za granicą, nie otwierałem wód, aby lepiej było przewieźć, nie napoczęte. I za granicą publikowałem filmy z przesyłek z Douglasa, a tutaj w Polsce powiedziałem, że będą otwierane po kolei sukcesywnie. No i chodziło o wodę Armaniego Absolut. Dzisiaj otworzymy, woda nie była otwierana. Klejenie z tyłu jest solidne takie. U góry logo Armaniego. Równe te są. Wszystkie zakładki są równe. Tu jest numer. No tak, nie wiem, czy cały widać. Może to teraz lepiej chyba. Tutaj jakieś zagięcie jest. Ale to myślę, że w czasie transportu, jak wiozłem, to się gdzieś zagięło. Ok. Otwórzmy. Ach, jeszcze zważmy wodę. Znowu bym zapomniał. Całość nieotwarta woda waży w kartoniku z folią 459 gram. Moment, jeszcze on już jest. Okej. Jeszcze raz zobaczymy bez folii. Tutaj logo Armaniego. To jest do wewnątrz, ten złoty okrąg O jest do wewnątrz tłoczone, a to jest nadruk. Tutaj te szlaczki są wypukłe, wyczuwalne nawet pod folią. To wszystko jest nadrukiem. Wszystko jest nadrukiem poza złotą literą O i tutaj tym złotym. Tutaj też naokoło, to jest do zewnątrz. To jest nadruk. Kartonik, jak widać, jest biały. Na wierzchu jest malowany. Warto zwracać uwagę właśnie na rozmieszczenie, na druku, na tłoczenia. Tutaj jest przerwa w tłoczeniu. I tutaj też przerwa w tłoczeniu, czyli nie jest po całości wytłoczone. W podróbkach myślę, będzie po całości wytłoczone. No ale to. A tutaj jest przerwa, chyba tutaj widać nawet. Kod kreskowy
jest z lewej strony. Po lewej stronie. Po prawej nie ma, jest tylko pasek. Okej, zobaczmy jeszcze tutaj. Teraz widać wyraźnie. Coś się nie chce nie bardzo. T900N W 900 W. Otwórzmy. Tutaj jak widać jest przód, z tyłu jest w oryginale. Tutaj jest wyczuwalny nadruk, jest, to jest nadruk, ale wyczuwalny pod palcem. Może zważmy jeszcze samą wodę. ...431 gram. Korek zważmy. ...19 gram. Korek taki solidny, ciężki dosyć jest. W środku jest logo Armaniego, jak widać. Tutaj ma takie dwie wypustki. Żeby nie kręcił się w koło, tam jest. Solidnie tak jest robione, nie jest taki zwykły plastik. Tutaj też są takie jakby zatrzaski. Raz, dwa, trzy, tu i cztery. Nie ma gdzieś żadnych niedociągnięć. Tutaj też jest logo. I tutaj są te wypustki, które w korek wchodzą, żeby się nie okręcił naokoło. Tu też jest takie głębsze. Czarny. Ten jest plastik. Buterka taka solidna, ciężka, masywna, od dołu przyciemniana. Ciemny jest w ogóle płyn. Tutaj też jest Armani i na logu jest GA. Na podróbkach też myślę, że tego nie będzie. Z boku też wszystko masywna taka butelka, grube szkło, czuje się to w rękach. Tutaj od palców moich powrócone. Na dole jest naklejka. Nie jest w żaden sposób, ale jest gładki spód. 38T900W. Taki jak był na opakowaniu. 100 ml. To już chyba ostatnio standardowo jest taka przestrzeń. Widać logo Armaniego od spodu, tutaj też widać skrzydełka. Nie wiem, czy to. O. Tutaj mechanizm jest
myślę, tak jak w większości oryginalnych perm. W środku jest kwadrat, nie jest koło, jest kwadrat. Tutaj też jest takie, jak widać, tak jakby zgięte jest na wcisk, żeby to było, żeby to się w środku trzymało. Weźmy tutaj. Jest całość aluminium. Taki delikatny kołnierzyk, pod spodem jeszcze większy, jakby rurka w rurce była. Tutaj jest aluminium. Nie ma plastiku. Zobaczmy. I też pryska taką mgiełką. Nie będę się wypowiadał na temat zapachu, bo to każdy indywidualnie na swojej skórze powinien przetestować, a nie kierować się opiniami, jaki to perfum ludzi. Na każdym inaczej pachnie woda. Więc najlepszym jest nie słuchanie opowieści o wodach, tylko przetestowanie na własnej skórze, i to dwudniowe, trzydniowe nawet. Tutaj, jak widać, delikatnie widać. Jest takie jakby pniecenie, jest taki zarys tego logo. Tutaj też jest, jak widać, GA. Na podróbkach na pewno tego nie będzie, z pewno, no nie, nie ma pewności, ale myślę. Jest logo Armaniego i GA. To też świadczy o oryginalności. W środku czarny, również kartonik, solidnie wykonany. Też klejenie jest po prawej stronie. Tutaj też jest GA. Także na to warto zwrócić uwagę. Nie sądzę, żeby ktoś takie drobne literki drukował, jeżeli podróbki będą. Perfum. Ok, zobaczmy to jeszcze. Takie zwinięte. Rozłóżmy. Tutaj warto zwrócić uwagę na te wycięcia, na te ścięcia, na te. Tutaj są na wylot zrobione. Przecięcia, nacięcia. Na ukos są. Faktura jest na ukos. Na tym tutaj nie ma nacięć. Tylko tutaj, tutaj i tu w tym miejscu.
jeszcze wszystko. Jeszcze raz wszystko. Dziękuję za uwagę, za polubienia i za subskrypcję. I do następnej środy, jeżeli ktoś jest zainteresowany następnymi wodami.